22. kolejka trzeciej ligi grupy pierwszej. Startujemy z magazynem skrótów. W weekend rozegrano 8 spotkań. Mecz Sokoła Ostróda z Lechią Tomaszów Mazowiecki został zaplanowany na 7 czerwca. W piątek Warta podejmowała ŁKS, Legionowia pojechała w sobotę do Mławy, a Pogoń mierzyła się z Bronią Radą. W tabeli na czele ŁKS 2 Łódź, który miał 3 punkty przewagi nad Legionowią i Świtem, 4 punkty straty Pogoni i Grodzisk Mazowiecki. Dalej rezerwy Legii i Mławianka. Niezwykle zacięta walka o utrzymanie, tylko cud może już uratować Ursusa i Błoniankę, cały czas zagrożone drużyny Sokoła, Warty Sieradz i Concordii Elbląg. Trochę oddechu po ostatnich kolejkach złapały Olimpia Zambrów i Broń. Jeżeli podoba Wam się nasz magazyn, to zostawcie komentarz pod tym filmem z pozdrowieniami dla całej ekipy U-Sports. Będziemy bardzo wdzięczni. Dziękujemy! Skróty 32. serii gier. Rozpoczynamy od Sieradza. 15. w tabeli Warta mierzyła się z liderem. Dla obu zespołów z województwa łódzkiego to spotkanie miało ogromne znaczenie, choć zdecydowanym faworytem byli goście. Pierwsza groźna akcja w tym meczu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego próbował uderzać się Damian Nowacki, ale pomocnik ŁKS-u, który na co dzień jest zawodnikiem pierwszej drużyny, został zablokowany przez Kamila Miaska. Kolejne zagrożenie po stałym fragmencie gry. Tym razem uderzał Marcel Wszołek, znów czujny był bramkarz gospodarzy. Na początku drugiej połowy zaatakowali podopieczni trenera Przemysława Cecherza. Okazję do zdobycia bramki miał Seweryn Michalski. Jego uderzenie głową trafiło tylko w boczną siatkę. 70. minuta i po raz kolejny Warta prawą stroną. Na bardzo mocny strzał zdecydował się Michał Lewandowski. Uderzenie minęło jednak bramkę Tomasza Kucharskiego. Młody bramkarz ŁKS-u popisał się refleksem kilka minut później, gdy z bliska obronił strzał głową Mateusza Lisa. Znowu prawą stroną gospodarze Korida do Borcucha. Ale ten zatrzymany przez defensywę ŁKS-iaków. W 80. minucie meczu gola sezonu mógł zdobyć Nowacki. Piękne przyjęcie klatką piersiową, strzał przewrotką i nieprawdopodobna interwencja Miaska uratowała Wartę w tej sytuacji. Mogliśmy mieć bramkę wyjątkową i do tego niezwykle ważną. Ostatecznie bez goli w Sieradzu Warta remisuje z rezerwami ŁKS-u 0-0. Mławianka Legionowia to następne spotkanie, na którym jesteśmy. Gospodarze po słabszej drugiej części rundy wiosennej na 6. miejscu goście przyjeżdżają jako wicelider rozgrywek. W tym spotkaniu padło dużo goli, więc oglądajcie uważnie. 4. minuta i pierwszy atak Legionowi. Podanie Bartosza Mroczka sprytnym strzałem na gola zamienia kapitan żółto-czerwonych Patryk Koziara. Dobry początek podopiecznych trenera Michała Pirosa. Chwilę później w polu karnym piłkę ręką zagrywał Olczak i sędzia wskazał na 11 metr. Futbolówkę ustawił Koziara i pewnie pokonał Mateusza Kolińskiego. 11 gol w tym sezonie pomocnika Legionowi, 5 zdobyty po uderzeniu z rzutu karnego. 14 minuta, błąd Daniela Chorosia, piłkę przejął Michał Stryjewski. Bardzo spokojnie pokonał bramkarza Legionowi. Dostępu do bramki gości bronił w tym spotkaniu Jan Krzywański. 17. trafienie Stryjewskiego w tym sezonie. Druga połowa meczu w akcji bracia Stryjewcy. Michał do Mateusza, a najlepszy strzelec trzeciej ligi grupy pierwszej dokłada kolejnego gola. 21. bramka w tym sezonie Mateusza Stryjewskiego. Mamy 2-2. Legionowia nie bez przyczyny jest jednak w samej czołówce ligi. 65. minuta i gol na 3-2 autorstwa Konrada Zakliki. Końcówka meczu. Stanisław Mitura ruszył lewą stroną. W pojedynku Mitura zagranie przed pole karne, a tam doświadczenie, spokój i precyzja Dariusza Zjawińskiego. 4. gol napastnika Legionowi w tym sezonie i 4. bramka gości w tym meczu. Doliczony czas gry. Bartosz Rymek wykłada futbolówkę Szymonowi Wiejakowi. 18. gol wicelidera klasyfikacji strzelców w tym sezonie.
55 minuta, dośrodkowanie, pewnie łapie piłkę goalkeeper. Ostatecznie Mławianka Mława, Legionowia Legionowo 2-5. Przenosimy się do Radomia. Broń w białych strojach podejmowała występującą na czarno pogoń Grodzisk Mazowiecki. Podopieczni trenera Mateusza Dudka marzą cały czas o awansie do drugiej ligi, choć to zadanie wydaje się niezwykle trudne. Do końca rozgrywek tylko 3 mecze i punkty muszą tracić jeszcze ŁKS oraz Legionowia. Gospodarze są już raczej bezpieczni utrzymania, tylko katastrofa mogłaby spowodować, że w kolejnym sezonie nie zagrają w trzeciej lidze. 35 minuta meczu, stracił piłkę Kacper Imiołek, z lewej strony Adrian Grudzień. Płaskie zagranie i instynktem napastnika wykazuje się Kamil Odolak. 9 gol byłego gracza, m.in. Kosy Konstancin, zaskakująco broń na prowadzeniu. Kilka minut później bliźniacza sytuacja pod bramką Dmytro Sydorenki. Znów Grudzień do Odolaka i dobra interwencja bramkarza gości. Na początku drugiej części gry pogoń ruszyła do odrabiania strat. Z dystansu Dawid Keller odbił piłkę Wojciech Ginał, ale dobitka gracza pogoni okazała się nieskuteczna. 59 minuta, Michał Wrzesiński z dużej odległości i fantastyczne trafienie rezerwowego w tym spotkaniu pomocnika gości. 7 gol w sezonie Wrzesińskiego. 80 minuta meczu. Jakub Apolinarski. Apolinarski do Strzałkowskiego. Doświadczony napastnik trafia do siatki. Popularny strzał anotuje 10 bramkę w sezonie 22-23 i skutecznie wywiązuje się z roli zmiennika. W końcówce zaatakowała broń. Duże odległości na boisku. Była przestrzeń do kontrataków. Swoją szansę po indywidualnej akcji miał jeszcze Strzałkowski. Gracz z numerem 17 nie trafił światło bramki w tej sytuacji. Pogoń wyszarpała 3 punkty i odrobiła 2 oczka do ŁKS-u. Broń Pogoń 1-2. 17 Błonianka mierzyła się z 13 Olimpią. Mecz drużyn, które do końca muszą walczyć o ligowy byt, lepiej zaczęli gospodarze. Grający w zielonych strojach podopieczni Mykoli Dremliuka kilkukrotnie zagrażali bramce Jakuba Kanclerza, choć żadne z tych uderzeń nie znalazło drogi do siatki. Tutaj w końcówce pierwszej połowy uderzał jeszcze Koterwas. Swoich sił próbowali też zawodnicy gości. Pod koniec pierwszych 45 minut strzałem z 20 metrów Rafał Parobczyk chciał pokonać Zełenskija, a bramkarz gospodarzy świetnie interweniował. Końcówka pierwszej połowy, 45 minuta meczu. Dobra akcja prawą stroną i z bliskiej odległości piłkę do siatki pakuje Zajączkowski. Błonianka na prowadzeniu. W 54 minucie kontrowersyjna sytuacja, faulowany jest Nowakowski, a sędzia pokazuje czerwony kartonik Patrygowi Malinowskiemu. Przez ponad 30 minut goście musieli grać w osłabieniu. Nie przeszkodziło to im w doprowadzeniu do wyrównania. Bykowski wygrał pojedynek na lewej stronie, podał do Jakimiuka, a pomocnik Olimpii z ostrego kąta zaskoczył golkipera Błonianki. 66 minuta i 1-1 w Błoniu. Gospodarze próbowali odpowiedzieć na to trafienie, jednak to zadanie się nie udało. Niewykorzystana sytuacja Błonianki, remis w starciu z Olimpią Zambrów i ciężary przed zespołem trenera Dremliuka w ostatnich dwóch kolejkach ligowych. Pilica Białobrzegi Concordia Elbląg to kolejny mecz w naszym magazynie. Gospodarze na biało, goście w strojach pomarańczowych. Pilica już pewna utrzymania, Concordia cały czas w walce o pozostanie nad kreską. 27 minuta meczu, przechwyty Michalskiego, podanie do Oskara Wojtysiaka, który minął kilku przeciwników i dał prowadzenie swojemu zespołowi. Ważna dla losów całego meczu sytuacja miała miejsce w 47 minucie. Radosław Nowicki fauluje Grobera i zostaje ukarany drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną. Grający w niedowadze piłkarze z Elbląga mieli problemy, co skrętnie wykorzystali gospodarze. Najpierw w 55 minucie gola zdobył Damian Winiarski, a potem prowadzenie Pilicy podwyższył Bartosz Zawadzki.
czwarty gol w sezonie kapitana Pilicy. Wynik spotkania po uderzeniu z rzutu karnego ustalił Aleksander Stawiarz. 10. gol w sezonie napastnika gospodarzy. Mimo ambitnej postawy w bramce Jakuba Wąsowskiego, Concardia przegrywa 4-0 i musi martwić się o pozostanie na trzecioligowym froncie. Rywalizacja drużyn zajmujących miejsce w górnej połowie tabeli. Piąta Legia grała z ósmą Unią. W składzie wojskowych m.in. Jakub Jędrasik, który kilka dni temu zanotował debiut w Ekstraklasie w rywalizacji ze Śląskiem Wrocław, zamykającej sezon dla zespołu Kosty Runiajcia. 40. minuta meczu, Korczakowski do Kiedrowicza, ale ten strzał bronią wspólnymi siłami defensorzy Unii. Chwilę później dobra kombinacja z lewej strony, Korczakowski, Kiedrowicz prosto jednak w Dariusza Krzysztofka. 52. minuta, problemy przy wyprowadzeniu Krajewskiego, pressing ze strony gości, Kowalczyk podaje do Łapińskiego, Bała i mamy 1-0 dla zawodników ze Skierniewic. Piąty gol w tej rundzie rosłego napastnika Unii. 60. minuta, rzut wolny dla Legii przy piłce Mateusz Możdżeń. Oglądamy. Możdżeń i przepiękne utrafienie byłego gracza, m.in. Lecha Poznań czy Korony Kielce. Fantastycznie przymierzył z rzutu wolnego pomocnik Legii. 1-1 w tym spotkaniu. Gospodarze starali się pójść za ciosem. W 83. minucie zamieszanie w polu karnym. Nie było jednak ostatecznie dużego zagrożenia. Oba zespoły podzieliły się punktami. Legia, Unia Skierniewice 1-1. Ostatni mecz w magazynie skrótów. Ursus musiał zdobyć 3 punkty, żeby przedłużyć swoje szanse na utrzymanie w lidze. Traktorki w niebieskich strojach źle rozpoczęły to spotkanie. Jakub Pawlicki zagrał w 16. Tam byli Olpiński i Sójka. W całym zamieszaniu najlepiej odnalazł się Adrian Olpiński. Pokonał Mateusza Barana strzałem lewą nogą 1-0 dla Pelikana Łowicz. 25. minuta, z rzutu rożnego Bartosz Wiśniewski. Świetne, ostre dośrodkowanie Wiśniewskiego, a bramkę zdobywa Mateusz Muszyński. Ursus odrabia straty i mamy 1-1. W drugiej połowie rzut wolny z 30 metrów dla przyjezdnych. Długi rozbieg Jakuba Garnysza i atomowy strzał z dystansu zalicza Garnysz swojego 4. gola w sezonie i znowu daje prowadzenie zielonym. Duża radość Garnysza i smutek w Warszawie, bo ta porażka powoduje, że Ursus spada z ligi i w kolejnym sezonie zagra poziom niżej. Ursus Warszawa przegrywa z Pelikanem 1-2. Wyniki 32. kolejki. W jednym meczu, którego skrótu nie oglądaliśmy, Świt Nowy Dwór Mazowiecki przegrał na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok 2-3. Jedno spotkanie, które zostanie rozegrane w środę 7 czerwca. Sokół Ostróda kontra Lechia Tomaszów Mazowiecki. Tabela ligowa, ścisk w samej czołówce. Pogoń odrobiła 2 punkty do ŁKS-u. Pomiędzy tymi drużynami jest jeszcze Legionowia, a Świt Nowy Dwór Mazowiecki stracił punkty do prowadzących drużyn. W dolnej połowie tabeli znamy już jednego spadkowicza, Ursus Warszawa. Bardzo trudna sytuacja Błonianki. Jedno spotkanie ma jeszcze Sokół Ostróda, a cały czas gdzieś w okolicach strefy spadkowej Warta Sieradz i Concordia Elbląg. Klasyfikacja strzelców. Najlepsi napastnicy tego sezonu dołożyli po jednym trafieniu. Mateusz Stryjewski 21 goli, Szymon Wiejak trafień 18 i Michał Stryjewski 17 bramek. Zestawienie par następnej serii gier. 33. kolejka, tylko 2 mecze do końca sezonu. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Pogoni Grodzisk Mazowiecki
i Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Zapraszamy w niedzielę o 17.30 na transmisję na kanał U-Sports. ŁKS 2 Łódź zagra z Pilicą Białobrzegi. Legionowia podejmie rezerwy Legii, a w strefie spadkowej Sokół Bunianka. Bardzo dziękuję za ten magazyn skrótów. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba naszemu kanałowi. Do zobaczenia, do usłyszenia.